Posłuchajcie, jesteśmy u nas na hali, jest nas dwóch, ustawiłem wam w miarę, żebyście mogli sobie popatrzeć, jak jeździmy. Nie jest za szeroki kąt, więc wszystkiego nie widać, ale coś będzie widać. Siema moi drodzy, jesteśmy, widzieliście, pojeździłem sobie tutaj z Dareczkiem. Darek jest bardzo dobrze jeździ i w ogóle bardzo pomaga w ustawieniach. Mamy tutaj kilka torów u siebie. Przed chwilą widzieliście, jak jeździliśmy z Darkiem. Jesteśmy dzisiaj w dwóch w ogóle, no nie? Ja jeżdżę short course'em, tak? Pokażę wam. Znaczy, tu jest karoseria tego short course'a, tu jest Buda, tak? To są short course'y. Natomiast Darek jeździ bagusem. Całkiem inna klasa modeli, ale się pościgaliśmy. Fajnie, bo to jest na pewno, są szybsze modele, bardziej zwinne od short course'ów. To są trochę takie wyścigowe pontony, jak to się mówi. I w ogóle cześć, siema w ogóle. I mam, zaraz wam pokażę wszystko. Zacznę od tych torów. Mamy trzy tory tutaj w Łodzi na hali. Ja wam pokazywam u nas gliniany tor, który mamy na glinie. A dzisiaj jesteśmy na hali. Tu jest tor dla początkujących. Widzicie, taka nereczka jakby zrobiona. Tu można sobie przyjść nawet z zabawkami pojeździć, żeby sobie zobaczyć, przejechać się z wykładzina, taka jak na wyścigach normalnie się, bo musicie wiedzieć, to jest specjalna wykładzina. To nie jest wykładzina normalna z komfortu czy skądś. Taka wykładzina produkuje chyba trzech producentów na świecie. I z tego, co słyszałem, kosztuje 100 zł za metr kwadratowy, teraz może nawet więcej. Więc tu jest taki tor dla początkujących. Posłuchajcie, tu jest natomiast tor do driftu. Tu przychodzą sobie chłopaki, jeżdżą driftowozami. Naprawdę, znaczy ja nie przepadam za driftem, ale to jest bardzo widowiskowe. Zrobili sobie nowy tor, naprawdę go trochę odstawili. Tu są tak zwane sekcje, gdzie się bokiem jedzie jeden za drugim, jak robią zawody. Patrzcie, porobili sobie nawet takie piłeczki, żeby mogli trącać modelami. Zrobili jedno, widzę jedno. W dwóch miejscach zrobili sobie takie piłeczki, dzięki za polubienie, obserwacje. Więc tak, to jest tor do driftu. I teraz wam pokażę. Tutaj jest sędziówka, tu siedzi sędzia, jest komputer, jest system, do systemu jest podłączona pętla. Jak modele przejeżdżałem pętlę, to wtedy jest czytywane przez komputer, tak? Tu jest sędziówka. Tu mamy swoje miejsca serwisowe. Widzicie krzesła, foteliki, miejsce na prąd, wszystko. Jak przejdziecie do nas na tor na glinę, to jest darmowy, natomiast tu się płaci. Możecie płacić tak jak my 120 zł abonament miesięcznie, jak płacimy, albo za jednorazową pojazdówkę 4 dychy. Tu jest natomiast ten nasz tor taki offroadowy dla tych szybszych modeli, maksymalnie do skali 1.10, bo jak na glinę przejedziecie, to jest 1.8. Tu jest podest, stąd sobie kierujemy. Tu wszystko było robione własnym sumptem. Tutaj chłopaki bardzo ładnie odnowili tą halę, mnie tu nie było przy odnawianiu. I to jest nasz tor, ten większy offroadowy na hali. Jakbyście chcieli wpaść, no to mieści się w Łodzi w Werze, kompleks Wera na ulicy Siewnej, widzicie? Brakuje tutaj dużej skoczni, gdzieś jest pewnie nierozłożona. Nierozłożona została na tym torze, bo mamy jeszcze taką największą hopę. Tam to można spokojnie na niej 7-8 metrów polecić modelem. Najdłuższa to będzie chyba ta. No ile tu, z 4 metry można polecieć. Chociaż tu nie chodzi, żeby polecieć jak najbardziej w dal, tylko żeby nawet spaść na zeskok. Wtedy jest lepsza przyczepność, jedziemy, tam jest prosta. Stolik, prosta. Bujamy, zakręcamy. Ten tor bardzo często, jego układ zmieniamy, bo tu widzicie, są takie bandy drewniane. To można poprzestawiać wszystko. I mówię, mamy taką fajną halę, chcecie do nas wpaść, no to zapraszam mocno. Tu jest podeścik, muzyczka leci. Więc mamy trzy tory. Ten duży. Tam mamy dla początkujących, jak wam pokazywam. Nawet podium jest. Chcecie stanąć na pierwszym miejscu? Proszę bardzo, wygraliście, że na live'a wpadliście. To mówię, to jest tor dla początkujących, jakbyście chcieli wpaść z taką jedną małą hopką, bo jazda po torze wcale nie jest taka łatwa, jakby wam się mogła wydawać, wręcz jest trudna, jak nigdy nie jeździliście, bardzo trudna, ale wszystkiego się idzie nauczyć. Tu mają chłopaki tor do driftu, będę wam nieraz robił live albo z naszego toru na glinie, albo tego tutaj z hali, to na pewno jak będą driftowali, też wam pokażę, jak będą jeździli, też wam pokażę.
bym pojeździł, ale nie mam samochodzika. Posłuchaj, no to masz cel, zbieraj na samochodzik, to byś to pojeździć. Dobra, moi drodzy, ja bym przyjechał, jestem z województwa łódzkiego, ale nie mam jakiegoś wybitnego autka. Posłuchaj, tu możesz przyjechać każdym samochodem. No posłuchaj, na tor, na glinie możesz przyjechać wszystkim. Tam jest darmowe, tu natomiast trzeba zapłacić. Możesz przyjechać wszystkim, co jest maksymalnie w skali 1 do 10 i nie jest spaliną. Możesz sobie przyjść, no jednorazowa wpłata 4 dychy. Albo jak abonament chcesz i wtedy to jest 120 zł, możesz przyjść, pojeździć sobie na tym, spróbować. Jak masz driftowóz, to tu sobie spróbować. Na tym możesz pojeździć, nie masz się co przejmować. Mogą jeździć mega doświadczeni, mega słabsi. Możesz przyjechać sobie, popróbować, zobaczyć, to jest frajda. Tylko mówię, trzeba się nastawić na to, że na początku jeździ się jak pijany zając i trzeba się nauczyć, no nie? Ale zapraszam, wpadaj. Jest grupa na Facebooku. Szkoda, że zamknięta, to łatwo nie trafisz na nią. Ale nawet możesz wejść na Facebooku na grupę łódzkiego toru RC, to jest akurat tor na glinie. I tam też możesz zadawać pytania, dowiedzieć się, kiedy są ludzie, kiedy co i jak. Oglądać, przychodzić oglądać. Też możecie, jak chcecie popatrzeć, tak? Tylko też musicie się dowiedzieć, kiedy ktoś jest, żeby ktoś był, żebyście mogli sobie popatrzeć. Najlepiej, jak jest więcej osób, bo my dzisiaj tylko z Dareczkiem w dwójkę ścigamy się dwoma modelami, każdy z innej klasy. Ja dzisiaj short course'em, Darek dzisiaj bagusikiem. Tam jest karoseria od tego bagusa. O, tak wygląda na modelu. O, załóż na chwilę na model, żeby wiedzieli, jak wygląda. O, na chwilę. O, to jest bagus w skali 1-10. Posłuchajcie, to jest short course w skali 1-10. Tylko, że short course, zobaczcie. Jeden i drugi to model w skali 1-10. Short course jest praktycznie takiej wielkości jak bagusy 1.8, ale to jest przełożenie prawdziwej skali, więc short course z racji tego, że jest większy, naprawdę, no to jest większy, jak jest mniejszy. Dobrze chyba im powiedział. Dobra. Właśnie, coś takiego, coś w ten deseń. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył, bo my sobie jeszcze jeden pakiecik zrobimy i lecimy do domu. Dzięki, że wpadliście. Tradycyjnie. Sayonara, robaczki, pa.